mieliśmy jukę, roślinkę generalnie jako osobną, ale juka jest bogata bardzo w saponiny sterydowe i możemy ją wykorzystać w dwojaki sposób. Po pierwsze, pokrojone listki juki zalewamy olejem rydzowym i możemy sobie zrobić okład na miejsca zmienione dermatologicznie. Liście juki możemy wykorzystać jeszcze w inny sposób. Przygotowujemy wodny macerat, gdzie w stosunku 1:1 liście z gorącą wodą zalewamy na 6-8 godzin. Przepuszczamy przez sokowirówkę i takim roztworem przemywamy sobie cerę łojotokową ze stanami zapalnymi i z zaskórnikami. Bierzemy sobie ten roztwór wodny w większej ilości. Słuchajcie, możemy go zamrozić w takich woreczkach. On nie straci swoich właściwości i pozostanie na dłużej.